Przystępujemy do konfrontacji ze Śląskiem Wrocław. Myślę, że szykuje się ciekawe widowisko, czego potwierdzeniem były ostatnie dwie potyczki ze Śląskiem w tym sezonie. Myślę, że takim faworytem tego spotkania na papierze jest Śląsk Wrocław, za którym stoi obycie na europejskich pucharach. Zawodnicy, którzy gdzieś tam są wyselekcjonowani i ściągnięci do klubu, który osiągnął Mistrzostwo Polski nie tak dawno. My jednak mamy swoje plany i swoje ambicje. Pokazaliśmy już w tym sezonie, że potrafimy z taką drużyną jak Śląsk grać. Jednak te nasze wygrane dwa spotkania jak gdyby tutaj w tej chwili otwiera się nowa karta, nowy mecz i na pewno bardzo skoncentrowani wyjdziemy na to spotkanie. Myślę, że to będzie pojedynek, w którym detale będą decydowały o zwycięstwie. Dlatego też te ostatnie dwa tygodnie pracujemy z wielką koncentracją, z wielkim zaangażowaniem, żeby tutaj każdy szczegół w tym meczu dopieścić i żebyśmy kolejny raz zwycięsko wyszli z tej konfrontacji. Wraca do nas tutaj Rafał, będzie już do dyspozycji, także zwiększają się możliwości doboru tej podstawowej jedenastki. Rafał jest póki co w osiemnastce. I to mnie na pewno cieszy i z tych dwóch tygodni na pewno to jest taka pozytywna wiadomość. Także, tak jak już powiedziałem, szykuje się bardzo ciekawe widowisko i bardzo serdecznie zapraszam wszystkich widzów, bo myślę, że stworzymy pełne wrażeń i z happy endem dla nas ciekawy mecz. Dziękuję. Trenerze, skoro wygraliście dwa razy, to kibice oczekują, że trzeci raz będzie u siebie. Czy pan też tak to mówi swoim zawodnikom, że musimy to zrobić, skoro dwa razy daliśmy radę? Zwłaszcza, że chyba jednak mimo wszystko Sebastiana Mili nie będzie, albo będzie nie wiadomo w jakiej formie, tak? To znaczy, na pewno w ten sposób z zawodnikami nie rozmawiamy, bo to jest żaden argument, że wygrało się z kimś dwa razy, to się wygra trzeci. Na pewno wzmocniło to morale, te dwa zwycięstwa, ale wiemy, że Śląsk to jest jedna z najlepszych drużyn w Polsce i na pewno nie można ich zlekceważyć w żadnym fragmencie meczu, bo mają bardzo dobrych zawodników. My przystępujemy bez kompleksów do tego spotkania i tutaj jesteśmy gotowi na walkę i poprowadzenie tego spotkania według swojego scenariusza, ale na pewno czeka nas tutaj twardy bój i na to jesteśmy przygotowani. Rafał, czy czujesz się zbawcą jednego nie wziął z dług? Kibice z twoim oczywiście powrotem wiążą też z wykreczką. Wielkie nadzieje, czy będzie porządek w środku boiska, będą odbiory. Jeszcze myślę, że jest pierwszy. Jeszcze właśnie, to jest podstawowa rzecz. Na razie jestem w 18, a trzeba jeszcze powalczyć o 11. Przede mną jest kilku zawodników, którzy na tej pozycji grali już podczas mojej nieobecności i wcale nie jest to łatwe zadanie. A czy wiążę swoje nadzieje z powrotem? Oczywiście, że tak. Chciałbym w jakiś sposób pomóc drużynie. Oczywiście nie nazwałbym tego jakimś tam sposób zbawcą, bo na pewno tak nie jest. Jedna osoba myślę, że nie jest w stanie zmienić tak oblicza drużyny, żeby nagle, nie wiem, gdzieś tam z dołu wyskoczyć na szczyty tabeli. Chciałbym wnieść sporo dobrego przede wszystkim, a jak wyjdzie, no to się okaże. Ale chyba czujesz się dobrze, co pokazałeś w meczu rezerw. Trzecia liga, 45 minut, 90, było też szczególnie w pierwszej połowie jak dobre 45 minut. No ale też nie porównywajmy jak gdyby poziomów, jeśli chodzi o grę w trzeciej lidze, a w Ekstraklasie jednak tu jest, jednak ten poziom jest zdecydowanie inny i wyższy, także wcale nie będzie tak łatwo, jak to było z przeciwnikiem akurat w trzeciej lidze. I do tego w ten sposób nie podchodzę. Ja staram się przede wszystkim dobrze pokazywać się na treningach, a takim ukoronowaniem ma być właśnie mecz, w którym
No, chcemy pokazać to, że potrafimy jednak grać piłkę i chcemy tu zwyciężyć. Rozmawiacie między sobą na fon o tym, że to jest mecz no, za 6 punktów, jak to się popularnie mówi, albo wyskakujecie do Śląska, albo przeznaczy go, albo Janka robi się coraz głębszy. Nie ma czegoś takiego. Każdy mecz gramy o 3 punkty, nie ma jakichś tam meczów, jak to się mówi, o 6 punktów. Czy gramy u siebie, czy na wyjeździe, 3 punkty są czasem ważniejsze niż choćby nawet styl gry drużyny i mam nadzieję, że nie będziemy to wiązać w ten sposób, iż że wygraliśmy ostatnie 2 mecze na wyjeździe ze Śląskiem, to będzie łatwy mecz. Wcale tak nie jest, bo akurat chyba łatwiej nam się ze Śląskiem grało na wyjeździe niż u siebie, bo jak sobie przypominam ostatnie mecze ze Śląskiem, no to te wyniki były jednak odwrotne. Pełni nadziei podchodzimy do tego meczu i nie ma tu mowy o innym, o odstawianiu nogi. 3 punkty są dla nas najważniejsze. Sponsorem Jaga TV jest Barter SA, największy na Podlasiu importer i dystrybutor autogazu. Barter. Tankuj z nami.